Dzień dobry Państwu. Minęła 12.00. Zapraszam na przegląd rynków w Parkie TV. Już tradycyjnie moim gościem jest Sobiesław Kosłowski z Noble Securities. Cześć Sobek. Cześć, witam serdecznie. Czyli tak, tradycyjnie będziemy przeglądać wykresy, spróbujemy ocenić aktualną sytuację, wyjść trochę do przodu. Zacznijmy może od najważniejszego, moim zdaniem, wykresu, czyli SP 500, indeks amerykańskiej giełdy, który wysyła chyba optymistyczne sygnały, bo tej Krótkiej korekcie wrócił na 2800 punktów, w ogóle obronił dzienną 200, czyli średnią kroczącą, taką długoterminową. Powiedz mi, tyś. Spodziewasz się, że on może wrócić na te szczyty historyczne? To jest bardzo dobre pytanie, dlatego też myśląc o tym zmieniłem wykres, bo miałem od 2000 poprzednio, czy poprzednie odcinki od 2008-2009 roku. I jeszcze wczoraj tak myślałem, rzeczywiście, że tutaj taka o pomocnym wzroście blisko 20% czy 17%, lekkie cofnięcie i wejście na, wyższy, na powrót do wyższych poziomów. To sugeruje w, w tym ujęciu, że rynek jest mocny. Przy czym yy, zainspirowałem się tym, że yy, dzisiaj mam właśnie bardzo dobry timing. Yy, to mam szczęście, dziękuję. Yy, to jest ważne na rynku. Yy, dzisiaj są trzy wiedźmy. I zaznaczyłem sesję, na których były trzy poprzednią, poprzednio, czyli sesja grudniowa, to ten wystrzał obrotów i we, wrześ we wrześniu. I co ciekawe, to we wrześniu idealnie, co w punkt, to był szczyt wszechczasów, idealne miejsce do zagrania shorta na kontraktach, czyli akurat teraz takie spojrzenie kontraktowe. I bardzo mocno zarobiony, fatalny grudzień, yy, yy, i prawie że w punkt, yy, wyznaczony dołek po kontraktach. I później yy, wygasanie kontraktów grudniowych. I yy, yy, praktycznie, jeżeli ktoś wtedy odpalił longa, długą pozycję, to yy, no, widać blisko. To się cieszy na pewno. Na pewno. Yy, to się cieszy, tak? Blisko 20%. Tym. Także, jakby w, w, z tej perspektywy można powiedzieć, że y, y, longowcom czy y, y, inwestorom, którzy posiadają długą pozycję, zależy, żeby utrzymać do dzisiejszego wygasania y, Aktualne wartości, jeżeli utrzymać, no to pytanie, czy po wygaśnięciu kontraktów terminowych marcowych rynek nie będzie w, 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 w korekcie albo w trendzie boskim. Wydaje się, że jest ryzyko, że jeżeli nie będzie podtrzymywany, no to jakieś cofnięcie może się zdarzyć. A nie ma takiego ryzyka? Jak tutaj, że? Koniec? Być może faktem jest, że te nastroje są czy obawy, że dziesięcioletnia hossa, że dynamika EPS-u, zysków na akcje jest bliska zeru. Trochę dane gospodarcze. Trochę dane gospodarcze, jakaś tam niepewność. By, by, jak zawsze są argumenty za i przeciw. Akurat tutaj, a się zdziwiłem, że to prawie niemal, że idealnie czy, czy tak wychodzi ten wykres, jeżeli chodzi o spojrzenie kontraktowe. Wydaje mi się, że na ten moment, po takim mocnym wzroście, jakieś uspokojenie yy, czy schłodzenie nastrojów by się przydało, czy schłodzenie. Jako tego nie widać, patrząc po wskaźnikach analizy technicznej, to wydaje się, że rynek jest yy, 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 wygrzany. Przydałoby się jakieś schłodzenie. Na, na ile głębokie, nie wiem, ale to wracając do tych wykresów, czy wykresu SP z poprzednich naszych spotkań od 2009 roku to po przełamaniu trendu spadkowego przez S&P, trendu przepraszam, przez S&P, takie mieliśmy trzy sytuacje, cztery z aktualną. W zejście czy spadek było 20% mniej więcej. Powrót do średniej 200 sesyjnej, no to mieliśmy tu ten powrót y, 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 i później retest dołka, czyli no, y, y, zakładając, że ten scenariusz by się powtarzał, no to rzeczywiście jest ryzyko zejścia raczej na te poziomy, ale to, co jest pozytywne, jeżeli ten, ten schemat by się miał utrzymać, no to y, y, później y, y, ten schemat y, y, przemanili, no ten trend wzrostowego spadek, y, wyjść na wyższe poziomy z retest dołka i, i wtedy ostatecznie wyjście na wyższe poziomy czy na nowe szczyty. Y, póki co ten scenariusz nie został zanegowany, a tak y, krótkoterminowo wydaje się, że no, jakaś stabilizacja by się przydała, no bo y, wzrost o, o blisko 20% no, to jest spory w blisko 2 miesiące. Zgadza się. Mm, no to jest ciekawe, bo ostatnio my bardzo mocno zależymy od tego, co się dzieje na Wall Street. To jak się otwiera tam sesja, to my bardzo szybko przyjmujemy te nastroje. Mm, ale to przejdźmy do drugiego wykresu, do wykresu funta, który też ostatnio, y, mówię w ogóle o Wielkiej Brytanii, też wpływa mocno na nastroje. Ta saga brexitowa cały czas trwa. W tym tygodniu były dwa głosowania. Znowu nie ma jakichś konkretnych rozstrzygnięć, wiemy tylko tyle, że będzie przedłużenie tego terminu. Czy ty jeszcze w ogóle obawiasz się tego brexitu, czy już się to znudziło? Fund szaleje ostatnio, ale rośnie, co sugeruje, jak piszesz tutaj na slajdzie, że jednak strach się skończył. Przed tym twardym brexitem. Z jednej strony ja przepraszam, bo staram się upraszczać do dziewięciu czy kilku wykresów tą złożoną rzeczywistość, a z drugiej strony mamy dość dużo szumu informacyjnego i taką niepewność. I wybierając, czy balansując, wybierając jakiś złoty środek, to wydaje mi się, że jakimś w miarę sensownym przybliżeniem jest ocena rzeczywistości brytyjskiej, że tak się wyraża, czy tej sytuacji po, po kablu, czyli w kursie funta do dolara. No, i by, by można powiedzieć, że od początku grudnia, czy od grudnia, funt się umacnia, czyli te obawy odnośnie twardego Brexitu maleją, czy też są negowane, to jak się oceni. No, i tutaj widać ostatnio mocno, mocny wzrost, czy silne umocnienie funta. Czyli ten scenariusz najbardziej negatywny, czyli twardy Brexit, Brexit rynek jakby oddala prawdopodobieństwo tego scenariusza. Co będzie dalej, trudno przewidzieć. Wydaje się, że rosną szanse na jakieś miękkie czy soft Brexit, albo być może nawet w tym, może najbardziej pozytywnym być może scenariuszu, pozostanie Wielkiej Brytanii do końca świata w, 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 w strefie, w Unii Europejskiej. tak? Czy tak będzie? No ciężko przesądzić, póki, póki co widać po przynajmniej po tym, po tym wykresie po kursie funta, że rynek Rynek coraz bardziej uwzględnia ten mniej negatywny scenariusz, a dlatego też tytuł Strach ma wielkie oczy, bo inwestorzy obawiali się czy byli straszeni tym twardym Brexitem. I oprócz wojny handlowej czy negocjacji twardych Stany, Chiny, no to Brexit był takim chyba top dwa, jeżeli chodzi o czynniki ryzyka na 2019 rok. Skoro mówimy o walutach, to jeszcze zrzućmy sobie okiem na indeks dolara. Bo on ostatnio też, dolar się troszeczkę osłabił, nie wiem czy to jest pokłosie właśnie tych trochę słabszych danych, czy też trochę tego, że jednak FED zmiękł, można powiedzieć, ale według Twojego wykresu on cały czas mieści się, ten indeks, w takim kanale wzrostowym, co sugerowałoby, że będziemy mieć test tej dolnej granicy i odbicie powrót siły dolara? No to jest trudne pytanie, czyli łatwe pytanie, trudno odpowiedź. W tym sensie, że tak ja tak staram się jakoś tak zaznaczyć jakieś perspektywy i no, można powiedzieć, że aktualnie DXY znajduje się w tym obszarze wspólnym między wzrostem, czy umocnieniem, a osłabieniem, a dolar ma istotne konotacje, czy konsekwencje dla pozostałych aktywów. I to, co można powiedzieć w miarę pewnie, to, że jednak ten trend boczny, czy taki horyzontalny, konsolidacja się utrzymuje. No i na najbliższych sesjach się wyjaśni, czy raczej osłabienie dolara i zejście na wyższy poziom i to, co by wspierało rynki wschodzące, czy też jednak umocnienie dolara, w wejście na wyższe poziomy, no i to jednak był czynnik negatywny dla rynków wschodzących. Patrząc po, tutaj po, po Sachastiku, no to by ta, ta siła rynku wydaje się, że trochę mniejsza i ten impet dolar zdaje się wytracać, co by być może lekko sprzyjało y, 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 osłabieniu dolara i rynkom schodzącym, ale to jest takie na miękko. Najbliższe sesje pewnie tutaj coś mogą wyjaśnić, czy powinny wyjaśnić. Skoro mówisz o tej relacji dolar-rynki schodzące, to właśnie rzućmy okiem na MSCI Emerging Markets który ostatnio mimo tej słabości dolara też wyhamował, a teoretycznie powinien sobie kontynuować wzrost. Yy, przy, przy, hmm. czy, 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 pytanie, właśnie o ujęcie. Może dla trochę szersza perspektywa. 2018 rok silniejszy dolar, słabsze rynki wschodzące. No to tu jest okres okay, Książkowo, tak, jest ok. I początek stycznia przełamanie tego trendu spadkowego. Na dolarze mamy trend boczny, czy tam lekkie, może osłabienie. No i teraz tutaj taka, co warto może dodać: 12% wzrost. No to już taki jest, z tych, z tych już zauważalny na pewno, jak nieznaczący. No i tutaj takie zastanawianie się, w którą stronę, tak? Czy tam trochę wolniejszy trend wzrostowy, czy trochę bardziej dynamiczny, a być może coś, coś po środku. Póki co widać, że ten trend spadkowy został zanegowany. Indeks znajduje się blisko 150 punktów. No też tak wydaje się, że to jest dość istotny, psychologiczny, psychologiczny poziom. No ale kluczowy to zapewne to jest 1000 punktów, taki spacząc z psychologii. No i póki co po takim zauważonym wzroście to osłabienie czy cofnięcie jest dość płytkie, co wydaje się świadczyć o tym, że ta strona popytowa jest w miarę, w miarę silna. I też w kilku strategiach na 2019 rok my niektóre banki zasadzie zakładały, że takie zaskoczenie i te rynki schodzące mogą być takim czarnym koniem. Dopiero mamy dwa miesiące, także na, na ten moment to się sprawdza. A co będzie dalej, to, to zobaczymy. Okay, na kolejnym slajdzie piszesz, że jesteśmy zakładnikiem WIG20, jest zakładnikiem IMSCI, którego przed chwilą widzieliśmy i dolara, którego widzieliśmy jeszcze chwilę wcześniej. To w kontekście tego, że jednak spodziewasz się dosyć mocnych rynków schodzących, no i ten dolar jest takim, na takim granicznym poziomie, to co, czyżby WIG20 Twoim zdaniem mógł wrócić do tej dobrej formy, którą prezentował w styczniu i przynajmniej przez połowę lutego zdaje się? To jest ciekawa kwestia w tym sensie, że no właśnie dużo zależy od rynków wschodzących i może warto dodać, że inwestorzy zagraniczni generują na wig czy generowali w zeszłym roku 59% wartości obrotów, czyli no są siłą dominującą zdecydowanie. Ich perspektywa ma znaczenie. To, co może lekko odróżnić WIG-20 od innych rynków wschodzących w tym roku, no to pytanie, czy a, albo jak szybko będzie dyskontowane PPK, i y, y, bo wydaje się, że jeżeli jest zmiana strukturalna co, co do popytu, no to inwestorzy będą starali się to jakoś uwzględnić, pewnie trochę wcześniej niż później, ale to czas pokaże. Na ten moment oczywiście mamy jakieś tam wyzwania lokalne, w tym sensie, że do 2022 roku być może brak podwyżek stuprocentowych, co wpływa, no nie wspiera sektor bankowy, wyższa składka na BFG, ale z drugiej strony ostatnio kilka spółek z wik 20 trochę zaskakuje, czy zachowuje się im plus, jeżeli chodzi o kursy. Trochę im minus, jak energetyka. No, trochę i minus. Fakt ten, czynnik pewnie się będzie utrzymywał do, do wyborów, czy nie wiem, czy europejskich, y, Parlamentu Europejskiego, czy też do wyborów y, do Sejmu. Y, y, być może właśnie końcówka roku będzie takim rozstrzygnięciem lokalnym. Y, a, natomiast y, ponieważ y, y, zagranica patrząc po dużej korelacji wig 20, totalitarny z dywidendami w dolarze jest mocno skorelowany z msi no to wydaje mi się, że tutaj głównym czynnikiem będzie sentyment do rynków schodzących, chociaż też część inwestorów podkreśla taki czynnik jak rebalansik, czyli zwiększenie udziału Chin, spółek chińskich i dość spółek Arabii Sejdejski, czy wejście z, spółek, z Arabii Saudyjskiej do MSCI, że to może być nie ryzyka, ale z drugiej strony argument, że płynność inwestorzy zagraniczni byli czy są niedoważeni, jeżeli chodzi o WIG-20. Także czy ktoś wie, w wzrosty, to ma argumenty, czy ktoś w spadki, czy ma argumenty. E, e, ale jeżeli... jak sobie popatrzymy na to, co robi ostatnio szanka i Composite to całkiem nieźle sobie chińskie spółki radzą. Tak. E, 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 Wydaje mi się, że moje, znaczy, znaczy moje podejście jest takie, że raczej neutralnie plus. E, a plus w tym sensie, że właśnie rynek lubi przemienność i zaskoczenie. W zeszłym roku rynki wschodzące były słabe, wyceny są niskie. To wydaje mi się, że to jest argument taki w dłuższym terminie sprzyjający. Czy on się objawi w tym roku? Czas pokaże. To teraz sobie zobaczmy Twój wykres. ilorazu wig 20 do SWIG-80, czyli pokazujący taką siłę relatywną. WIG-20 cały czas jest dużo słabszy od tego s 80 Widzimy, że ten wykres siły się porusza w takim kanale wzrostowym, dosyć długoterminowym. I teraz mamy ewidentny spadek, który pokazuje to, że maluchy są ewidentnie mocniejsze, ale ten spadek zbliża się do dolnej granicy, co jakby tak patrzeć historycznie, sugerowałoby, że mogłoby nastąpić przesilenie, co z kolei dobrze korespondowałoby z tym, co powiedzieliśmy sobie przed chwilą, że te MSCI mają całkiem niezłe perspektywy, być może będzie dyskontowane PPK, co wzmacniałoby WIG-20 i mielibyśmy znowu powrót do do dużych spółek? Czy sobie za, za ładnie to poubierałem? To, no, to, to jest, co do tak, jakby, jakby, tak ogólnego spojrzenia, no to, to, to rzeczywiście to odzwierciedla moje podejście, e, przy czym to, co bym zaakcentował, to rzadko jest, że to jest e, jakby liniowy ruch, to są w ramach jak, jakiegoś tam kanału wahania i e, ostatnie kilka e, sesji, powiedzmy ten tydzień, to jest właśnie e, małe spółki są pod presją i widać, że tam e, no to już teraz są trochę impet, a za to niektóre spółki z wigu 20 zyskują nowe życie, czy odradzają się. Także tak tutaj się zastanawiam, czy przypadkiem jakiś ząbek nie będzie. Czas pokaże. To tak na bieżąco reaguje. Tym bardziej, że dzisiaj mamy trzy wiedźmy, No to dzisiejsza sesja, czy ostatnia godzina i fixing będzie bardzo ciekawy. Z wypiekami pewnie będę go śledził. I to będzie jakieś tam przybliżenie do, tutaj do, do tego wykresu, a a też, co trzeba podkreślić, to jesteśmy w trakcie sezonu publikacji wyników. Spółki z WIG-20 raczej publikują wcześniej wyniki, a te małe spółki y, późno albo bardzo późno, albo możliwie najpóźniej, także y, y, to też jakaś jest niepewność. Przy czym też warto dodać, że y, w zeszłym roku SWIG-80 spadł 27%, a PKB wzrosło o 5,1%, także no, mocno były zbite czy te, te małe spółki, także tak odregowanie jest znaczące. Wydaje się, że w, w krótkim terminie być może to jakiś trend boczny, czy jakiś ruch boczny, jakieś odregowanie wIGO 20, czy tam słabo się z 80, ale raczej na ten moment moje spojrzenie jest takie, że te małe spółki w dłuższym terminie mogą, czy prezentują lepszą relację zysku do ryzyka. To rzucimy okiem sobie jeszcze na chwilę tylko na SV80 sam. Um, to jest taki dosyć długoterminowy wykres, bo tu widać ten kanał. On jest taki dosyć, mówię o tym ostatnim wzroście, który trwa od początku roku, jest taki dosyć dynamiczny, ale konsekwentnie, powolutku ten SV80 robi krok do przodu z każdą sesją. Dziś rano otwieram notowania, jest 0,5% w, w górę. O wiele też mniej reaguje na jakieś takie złe czynniki typu Wall Street, no ale to wiadomo, bo on jest domeną tych krajowych inwestorów. No i Ty kiedyś tutaj też powiedziałeś, że bardziej cenisz sobie taki powolny wzrost niż stąpanie po ścianie strachu. Czyli tutaj, chyba że to jest według Ciebie ściana strachu. Moim zdaniem to jest trochę stopanie po ścianie strachu, w tym sensie rzeczywiście z jednej strony wolę taki spokojny, spokojniejszy wzrost i ścianę strachu, w tym sensie, no bo wyniki mogą być słabe spółek, bo mogą być umorzenia, bo dynamika PKB będzie niższa rok do roku, bo PPK to, powiedzmy, dużo mniejsza lokacja w, w segmencie tych małych spółek niż WIGU 20. Ale pomimo tego ten indeks rośnie i tam pomimo tych obaw, że jednak są jakieś czynniki ryzyka czy, czy słabego, czy niskiego sentymentu inwestorów indywidualnych, chociaż zgadzam się, że to wystromienie tej, tego kanału jest, jest spore. Ale proszę zauważyć, że po przybiciu sz szczytu z lokalnego szczytu z grudnia, tam ten ruch był dynamiczny. i Wydaje się, że indeks dochodzi do jakiegoś istotnego poziomu, to jaką zaznaczyłem. Fibonacciego 23,6, czyli to jest poziom zniesienia prawie 1,4 spadku trwającego 2007 2017 roku. No i pytanie, czy tutaj będzie jakiś dłuższy przystanek, czy przystanek krótki, dynamiczny wyjście na wyższe poziomy? No, czy jaka jest kondycja tego, tego 12 segmentu rynku? teraz na taki okrągły poziom na celowników w zasadzie, to może to by się zbiegło też w czasie? To, 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 to zobaczymy generalnie w, wydaje mi się, że w, w, w dłuższym terminie tutaj e, jakiś przystanek by się przydał, e, a, ale w, w dłuższym terminie widzę tu większy potencjał, czy w, lepszy układ niż w przypadku w WIGU 20 okay. Etar. To skoro o długim terminie mowa, to jeszcze rzućmy okiem na e, wykres ceny do wartości księgowej w takim ujęciu y, bardzo długoterminowym. Tutaj zwracasz uwagę na to, że ten dołek już mamy za sobą, no ale on padł jakoś w grudniu, więc y, to jest całkiem świeży temat. Zrozumiem, że te wyceny wciąż są atrakcyjne, chociaż tak jak mówiliśmy, czy to w loży parkietu, czy w, przy okazji wcześniejszych spotkań w ramach tych przeglądów, że część spółek faktycznie wzrosła już o 100, nawet procent. Także trzeba tam podchodzić selektywnie. Bo jest tam jeszcze sporo film które dopiero sobie łagodnie zakręcają w górę. To jest właśnie ciekawy aspekt, w tym sensie, że dużo inwestorów zakłada, że kupię dołku, 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 dołku ale nie teraz, bo kursy spadają, spadają, spadają. Jak odbiją, to, to dobra, to już dołek już był, albo by, by, wydaje się, że był, to kupię jak się cofnie, a być może się nie cofnie, no i na kilku spółkach, czy kilkunastu, czy kilkudziesięciu to, to grono rośnie. Kursy, jedna sesja wzrosły o 15 czy 20%, no i później już do gonienia uciek uciekającego Królika, także tak y, 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 jeszcze można znaleźć takie spółki, tylko to jest y, też y, często słyszę od inwestorów, czy to detalicznych, czy, czy z te offer, że dobra, no y, niska płynność to, y, to jest dla mnie za mała spółka, tak? Ale jak się płynność, płynność poprawi, no to to już pewnie ten kurs jest na dużo wyższym poziomie. No, premia czy cena za potwierdzenie, że to już jest ten moment, jest, czasami jest spora i ona może wynosić kilkadziesiąt procent. Bo kilka sesji już na przykład kurs jest wyżej o 40%, czy tam 20%. Także tak, patrząc, tak, zagregowanej z cenie do wartości księgowej, no to być może już ten dołek już był. Z dużym podobieństwem wydaje mi się, że to jest taka hipoteza granicząca z tezą. Ale do szczytu cały czas daleko, z tego co nawet można zobaczyć sobie ostatnie. 10 lat. No, i można powiedzieć, że to poziomy tym były mniej więcej tego pomnożniku z 2011, a dość nawet blisko były z 2009 roku. I dalej, póki ten trend nie są zanegowany, to on się utrzymuje także. Gramy z trendem. I ostatni wykres to sentyment inwestorów, na który też często zwracasz uwagę. Ale on się cały czas kumuluje przy tej granicy pesymizmu. Co? Co, na co na co zwracasz tutaj uwagę? Jest twoim zdaniem dobrym sygnałem, że te, te nastroje nie są takie hura optymistyczne, rzucajmy się do zakupów, tylko powoli, powoli przekonujemy się znowu do rynku byka? To tylko, że ten wykres akurat on dobrze wydaje mi się skorelowany, czy dobrze od, odzwierciedla to środowisko z 80, czy też spółek jeszcze mniejszych, być może po części mwig 40. On akurat nie jest dobrze skorelowany, czy od rzeczywistości wig 20 bo to jest sentyment inwestorów indywidualnych, Aż. ale ja wolę w Polsce, ja wolę, jak środowisko jest tutaj, czyli sentyment jest tutaj, w tym sensie, że to jest lepsze środowisko do akumulacji. gdybym był tutaj, no to, to bym sugerował... Tobie, czy Państwu, czy moim klientom, że to raczej jest poziom, gdzie trzeba być ostrożnym, i raczej zmniejszać albo pozycję niż albo wstrzymywać się z zakupami niż kupować. Także tak na ten moment takie, taka dalej kupowanie tej strefy pesymizmu skrajnego czy pesymizmu, to, to wydaje mi się, dalej sprzyja jeszcze budowaniu portfela albo akumulacji. Do tego, o tej akumulacji i budowaniu portfela, tego się trzymajmy. Spotkamy się za miesiąc. Będziemy mieć okazję, żeby sobie trochę te prognozy zweryfikować. Sobek, bardzo dziękuję za przegląd. Dziękuję. Państwa zapraszam na program Rzecz o Prawie o 13:00. Przypominam też, że wszystkie nagrania z Parkiet TV są dostępne na naszym kanale na YouTubie, a następny program na żywo już w poniedziałek o 12:00. Do zobaczenia.